A zatem rozpoczynamy nasz kolejny panel, a temat panelu brzmi: czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła? Jaką przyjąć strategię dla produkcji wołowiny w Unii Europejskiej? Do tej pory już wiele słyszeliśmy o rynku, o tych działaniach prośrodowiskowych i o śladzie węglowym, a teraz porozmawiamy o tym, jakie są te relacje między producentami i konsumentami. I naszym pierwszym gościem, speakerem będzie pan François Hoquet z Indra we Francji. Bonjour, monsieur. Niestety to wszystko, co potrafię po francusku. The stage is yours, please. You're warmly welcome. Good morning, ladies and gentlemen. So my talk is entitled What We Know and What We Should Know. Co wiemy i co wiedzieć powinniśmy o żywności opartej na komórkach. Zanim zacznę, chcę przypomnieć Państwu o procesie produkcyjnym takiej żywności. Pobiera się biopsję od każdego zwierzęta, czy zwierzęcia, czy to jest kurczak, czy krowa. To są komórki macierzyste i one się potem przekształcają w mioblasty. Można też pobierać adipocyty i fibroblasty po to, żeby produkować takie komórki. Nie jest to mięso z punktu widzenia biologicznego. Dlaczego? Dlatego, że za pomocą tego procesu są to tylko i wyłącznie włókna mięśniowe, a tylko włókna mięśniowe nie są rzeczywistym mięsem, ponieważ wiemy, że komórki wzrastają, namnażają się i dokonują proliferacji podczas wzrostu zwierzęcia, ale w ostateczności mamy do czynienia z krokiem ostatecznym, czyli starzeniem się. I w procesie starzenia się dochodzi do konwersji mięśnia do mięsa, czyli firmy prywatne pracujące w tym obszarze chcą dodać tutaj brakujące składniki odżywcze po to, żeby odtworzyć skład mięsa, natomiast nie ma badań dotyczących możliwości dostosowania tych składników odżywczych. Nie wiemy również nic na temat procesu starzenia się takich hodowlanych komórek. Kto pracuje nad takim procesem? Głównie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny, Niemcy, Holandia, Australia. Mamy ponad 25 tysięcy artykułów w mediach, w prasie i tylko pomiędzy około 800-900 publikacji naukowych. Powstał konsensus dotyczący problemów technicznych, które należy rozwiązać, którymi powinny zająć się także firmy prywatne. Obecne limity dotyczą rozwoju linii komórkowej, pożywek, rusztowania i bioreaktorów. I olbrzymim wyzwaniem jest produkowanie takich produktów pochodzących z linii komórkowych. Tak w tej chwili się nie dzieje. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w tej chwili zidentyfikowano mniej więcej 50 kwestii, które trzeba sprawdzić. Większość tych zagadnień znane są z innych rodzajów produkcji żywieniowej, natomiast mamy tutaj konkretne zagadnienia, które znajdują się na dole tego slajdu, a dotyczą żywności opartej na komórkach. Należy uważnie sprawdzić wszystkie te zagadnienia związane z bezpieczeństwem i bardzo precyzyjnie je przestudiować. Czy żywność oparta na komórkach jest zdrowa? Istnieją dwie publikacje grupy belgijskiej, które twierdzą, że żywność ta w sposób istotny różni się od mięsa, jeśli chodzi o wartości i właściwości technologiczne, sensoryczne i odżywcze. Ma teoretycznie tę samą zawartość białka, tłuszczu, witamin, ale prawdopodobnie ma niższą zawartość nasyconego tłuszczu i cholesterolu, natomiast wyższą zawartość sodu, a niższą żelaza. Podczas gdy żelazo jest najsilniejszym, tak naprawdę najważniejszym składnikiem odżywczym czerwonego mięsa. Co jeśli chodzi o wpływ na środowisko? Jak do tej pory różne badania głównie brały pod uwagę emisje bezpośrednie, to jest ta czerwona linia,
żywności, procesu wytwórstwa żywności pochodzącej z komórek. Nie brano natomiast pod uwagę niebezpośrednich emisji. Mam tu na myśli emisje przed rozpoczęciem samego procesu, bądź też emisje po jego zakończeniu. A zatem prawdopodobne jest, że wpływ środowiskowy takiej żywności produkowanej z komórek jest niedoszacowany. Tak czy inaczej, jest to proces intensywny energetycznie. Co jeśli chodzi o regulacje? Wiedzą Państwo, że produkty uzyskane z komórek są dozwolone w 3 krajach: w Singapurze, w Stanach Zjednoczonych i niedawno dopuszczone zostały w Izraelu. Wiedzą Państwo również, że tego typu produkty prawdopodobnie będą podlegać pod rozporządzenie o nowoczesnej, nowatorskiej żywności. Chodzi tutaj o zapewnienie, że są one bezpieczne, a bezpieczeństwo takiej żywności nie zostało jeszcze wykazane. Natomiast odpowiednio trzeba oznakować tego typu produkty. I rzeczywiście, gdy pytamy konsumentów, czy uważają, że jest to prawdziwe mięso, czy nie, na przykład w Brazylii duża większość konsumentów twierdzi, że nie jest to mięso, więc tego typu żywność należy odpowiednio oznakować po to, żeby nie wprowadzać konsumentów w błąd. A co z ceną takich produktów? Konsumenci nie chcą płacić więcej za żywność wyprodukowaną z komórek. Tylko 8% konsumentów jest przygotowanych na to, żeby zapłacić wyższą cenę za tego typu produkty. 2/3 chce płacić mniej albo dużo mniej. Niedawno przeprowadzono badania z udziałem nauk społecznych, w ramach których zidentyfikowano pewne obawy dotyczące przyszłości krajobrazu wiejskiego, jeśli rozwinięta zostanie produkcja takich pokarmów. Uważa się to za wyzwanie, jeśli chodzi o utrzymywanie krajobrazu i działalności wiejskiej. W przeciwieństwie do konsumentów miejskich, konsumenci na wsiach wyrazili pewien niepokój, jeśli chodzi o negatywny wpływ żywności pochodzącej z komórek na rolnictwo i na styl życia rolników. Również we Francji ludzie obawiają się negatywnych konsekwencji dla tradycyjnego rolnictwa. I wreszcie, niedawno przeprowadzone badania zidentyfikowały pewne czynniki ryzyka związane z tym, kto będzie kontrolował produkcję żywności oraz kontrolę jakości i przejrzystość, ponieważ w prywatnych przedsiębiorstwach pracujących w tym obszarze nie ma żadnych zasad dotyczących przejrzystości. Niedawno opublikowano specjalne wydanie czasopisma Meat Science, gdzie poruszano motywy konsumpcji takich substytutów mięsa. Kwestie związane z bezpieczeństwem, cena i jakość produktów żywieniowych to są główne kwestie, które niepokoją konsumentów. Konsumenci w Chinach są bardzo wrażliwi na bezpieczeństwo i cenę. W Ameryce, Hiszpanii i Ameryce Południowej to jest kwestia głównie tożsamości, przyjemności i kultury. A z kolei młodzi, wysoce wykształceni, bogaci konsumenci w obszarach miejskich martwią się głównie bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i dobrostanem zwierząt. I to są właśnie czynniki prowadzące w kierunku spożywania takich substytutów mięsa. Nauka, a także nauka społeczna twierdzi, że gdy potrzebne są liczne zmiany techniczne oraz zmiany społeczne, ciężko jest przejść na nowe produkty. Żywność oparta na komórkach wymaga wysokiej liczby zmian. Zatem będzie to zjawisko trudne. Niektórzy naukowcy w Australii mówią, że mięso hodowlane z hodowli komórek jest już przestarzałe. Natomiast inni naukowcy twierdzą, że
mieszanka roślin, protein roślinnych i zwierzęcych potrzebna jest do tego, aby opracowywać żywność pochodzenia komórkowego. Tutaj mamy definicję FAO zrównoważonej żywności. Opiera się ona na czterech filarach: bezpieczeństwo żywienia, kwestie środowiskowe, socjokulturowe i socjogospodarcze. Nie mamy żadnych danych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności pochodzącej z komórek. Niedoskonale orientujemy się, jeśli chodzi o jej wpływ na środowisko. Być może wiemy nieco na temat emisji gazów cieplarnianych. Koszt nadal pozostaje wysoki. Natomiast jeśli chodzi o akceptację społeczną, to jest ona na niskim bądź przeciętnym poziomie. W związku z tym tego typu żywność nie przyczyni się raczej do zrównoważonej diety. To są koncepcje opisane dzisiaj rano przez komisarza. Bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, solidarność z rolnikami i stabilność rynku. Podsumowując, zainteresowanie żywnością opartą na komórkach rośnie, jeśli chodzi o inwestycje, prywatne badania, wsparcia rządów, ciekawość opinii publicznej i komunikację. Natomiast nie ma przejrzystości, jeśli chodzi o prywatne firmy produkujące taką żywność. Istnieje niepokój, jeśli chodzi o rolników i ludność na wsi. I potrzebne jest co najmniej opracowanie produktów hybrydowych, czyli żywności opartej na komórkach i innych źródeł białka. Jest to nowy czynnik zakłócający rynek mięsa z całą pewnością, więc prawdopodobnie stanowi dodatkowe zagrożenie dla rolników, którzy już znajdują się w trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo.